To już czas. 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 Słyszysz to? Mów ciszej, bo... To właśnie Emanuela nie słucha. Tego przyszłość bardzo krucha. Pięć ziarnek grochu. Było sobie pięć ziarenek grochu w jednym strączku. Wszystkie były zielone i strączek był zielony. Myślało więc, że cały świat jest zielony. Było to całkiem zrozumiałe. Strączek rósł i ziarenka groszku rosły, mimo że coraz ciaśniej było im w ich mieszkanku. Jakoś sobie radziły i siedziały rzędem jedną przy drugim. Słońce świeciło i ogrzewało strączek. Deszcz go spłukiwał. Było ciepło i dobrze. Jasno w dzień i ciemno w nocy. Tak jak powinno być. Ziarenka groszku stawały się coraz większe i coraz więcej myślały, bo czymś trzeba się przecież zająć. Czy zawsze mamy tu tkwić? Pytały. Stwardniejemy od tego długiego siedzenia? Wydaje nam się, że tam na dworze coś się dzieje. Mamy jakieś przeczucia. Upłynęły tygodnie. Ziarnka groszku zrobiły się żółte i strączek także pożółkł. Cały świat żółknie, mówiły i miały słuszność. Nagle poczuły silny wstrząs. Zerwano strączek. Dostał się w ludzkie ręce. Wraz z wieloma pełnymi strączkami znalazł się w kieszeni kurtki. Teraz już nas wkrótce otworzą, powiedziały i czekały na tę chwilę. Chciałbym teraz wiedzieć, który z nas zajdzie najdalej, powiedział najmniejszy groszek. Zaraz się okaże. Niech się stanie, co ma się stać, oświadczył największy. Trach! Strączek pękł i wszystkie pięć groszków potoczyło się w jasnym blasku słońca. Leżały w dziecięcej dłoni. Pewien chłopczyk trzymał je i mówił, że byłyby to doskonałe naboje do jego procy. Zaraz potem jeden z groszków dostał się do procy i został wystrzelony. Teraz lecę wielki świat! Niech mnie schwyta, kto potrafi! Krzyknął groszek i poleciał! A ja lecę prosto do słońca! Słońce to wspaniały strąg, w sam raz odpowiedni dla mnie! I poleciał drugi. Gdziekolwiek się dostaniemy, będziemy sobie spały, ale mimo to potoczymy się trochę, powiedziały dwa ziarenka i rzeczywiście potoczyły się naprzód. Wkrótce jednak włożono je do procy. My zajdziemy najdalej! Niech się stanie, co ma się stać, powiedziało ostatnie ziarnko i wystrzeliło w powietrze. Poleciało na starą deskę pod okno na poddaszu. Wpadło do szpary wypchanej mchem i miękką ziemią. Mech otulił je. Leżało tam zapomniane, ale Bóg o nim nie zapomniał. Niech się stanie, co ma się stać. W maleńkim pokoiku na tym poddaszu mieszkała biedna kobieta, która ciężko pracowała. Chodziła po domach i czyściła piece, rąbała drzewo. Miała dużo sił i była chętna do pracy, ale mimo to była wciąż w biedzie. W domu w małej izdebce na poddaszu zostawiała swą jedyną niedorosłą córeczkę, delikatną i wątłą. Dziewczynka przez cały rok leżała w łóżku i zdawało się, że nie może ani żyć, ani umrzeć. Pójdzie do swojej siostrzeczki, mówiła kobieta.
Miałam dwoje dzieci. Było mi ciężko pracować na dwoje, ale Bóg podzielił się ze mną i jedno zabrał do siebie. Teraz chciałabym bardzo zatrzymać sobie drugie, ale Bóg nie chce, aby dzieci były rozłączone, więc ta także odchodzi do siostrzyczki. Ale chora dziewczynka nie odeszła. Leżała cierpliwie i spokojnie przez cały dzień, gdy matka wychodziła, aby coś zrobić. Była wiosna i kiedy matka wczesnym rankiem szła do pracy, a słońce tak pięknie świeciło przez okienko i promienie padały na podłogę pokoiku, chora dziewczynka wpatrywała się w najbliższą szybkę. Co to jest to zielone, co wygląda za szyby i porusza się na wietrze? Matka podeszła do okna i uchyliła je. A, to mały groszek, który wypuścił zielone listki. W jaki sposób mogło się to ziarenko dostać do szpary? Masz teraz mały ogródek, na który możesz sobie patrzeć. Przesunięto łóżko bliżej okna, aby dziewczynka mogła patrzeć na kiełkujący groch, a matka poszła do pracy. Mamo, wydaje mi się, że zdrowieję, powiedziała dziewczynka wieczorem. Słońce grzało mnie dzisiaj mocno. Groszek przyjął się tak dobrze i ja na pewno także wyzdrowieję. Wstanę i wyjdę na słońce. Daj Boże, powiedziała matka, chociaż nie wierzyła, aby to się mogło stać. Kijkiem podparła kiełkujący groch, który obudził tyle radosnych myśli w dziewczynce. Nie chciała, aby go wiatr połamał. Koniec nitki przywiązała do parapetu okna i do górnej części ramy, aby pędy groszku miały się na czym oprzeć i piąć, strzelając w górę. Widać było, jak groszek rozwijał się z każdym dniem. Doprawdy ma pączki, powiedziała pewnego ranka kobieta i zaświtała jej nadzieja, że mała, chora dziewczynka wyzdrowieje. Uprzytomniła sobie, że w ostatnich czasach mała ożywiała się, więcej mówiła, a w ciągu ostatnich dni sama siadała na łóżku i błyszczącymi oczami patrzyła na maleńki ogródek, który składał się z jednego i jedynego ziarnka grochu. W tydzień później chora dziewczynka po raz pierwszy wstała na godzinę z łóżka. Uszczęśliwiona siedziała w promieniach ciepłego słońca. Okno było otwarte, a przed oknem rósł w pełnym rozkwicie czerwono-biały kwiatek grochu. Dziewczynka pochyliła główkę i pocałowała ostrożnie delikatne płatki. Dzień ten był prawdziwym świętem. Pan Bóg sam posadził to ziarnko i pozwolił rozkwitnąć roślince, aby dodać nadziei tobie, moje drogie dziecko, i mnie, powiedziała uszczęśliwiona matka i uśmiechnęła się do kwiatka jak do dobrego anioła zesłanego przez Boga. A co się stało z innymi ziarnkami? To, które poleciało w daleki świat, wołając: teraz lecę w wielki świat, niech mnie schwyta, kto potrafi! Wpadło do rynny na dachu i dostało się do gołębnika. Leżało tak, jak Jonasz w brzuchu wieloryba. Dwa leniwe ziarenka zostały pożarte przez gołębia. Przynajmniej na coś się przydały. A czwarte ziarenko, to, które chciało się dostać do słońca, wpadło do rynsztoka. Leżało tam dnie i tygodnie w stojącej wodzie i pęczniało. Utyłem porządnie, powiedział groszek. Pękam! Dalej nie może zajść. I nie zaszło chyba żadne ziarnko grochu. Jestem najniezwyklejszy ze wszystkich pięciu ziaren w strączku.
A Rynsztok podzielił to zdanie. Przy oknie w pokoiku na poddaszu stała dziewczynka z błyszczącymi oczami, zdrowymi, rumianymi policzkami. Patrzyła na kawałek grochu i dziękowała za niego Panu Bogu. A ja jednak upieram się przy moim ziarnku, powiedział Rynsztok.